zaczęli chłopcy ze szkół podstawowych, no proszę bardzo. Ostro ruszyli do przodu już na tych pierwszych metrach. A księżyczna grupa, kto wie, czy nawet... ...dlatego nie szkół podstawowych. Na miejscu drugim, Justyna Sztuk, Słoneczko, Brudko. Drugie zdrawa gorące. A zwycięzczynią rywalizacji kategorii szkół gimnazjalnych została Monika Gęga, AZS AWF Kraków. Brawa! Dla zwycięzczynią to nagrody i medale. Na fotoreporterów. Chłopaki bardzo napierali bardzo na mnie, no i wykorzystałem to, że te górki były, czyli między innymi podbiegi, no i na nich sporo zyskałem. Był czwarty start na niepodległość, na razie najlepszy dla mnie. Tak. Pierwszy raz wygrałeś? No już trzeci z rzędu. Ciężka, no trasa była tak ciężka, bo gdzieindzie były dołki, a gdzieindzie piacha. Wiadomo, że u piachu się ciężko biega, bo się ślizgają nogi, ale tak to może być ciężko. Święta niepodległości w kategorii sztuk gimnazjalnych. Prosimy o rozpoczęcie tego trzeciego miejsca może. Trzecie miejsce zajęło gimnazjum Wolajachowa, 10 punktów. Brawa. Takie mało skromne, a to chcemy, żeby były takie podziwne. Miejsce drugie w kategorii sztuk gimnazjalnych. Purno, 12 punktów. Brawa Dragunna. I miejsce pierwsze, 21 punktów. Gimnazjum numer 1 Moskwa. Gratulacje, puchary, dyplomy, zdjęcia. Nazywam się Liliana Łukowska, reprezentuję klub UKS Wielkopuszna. Uczę się w szkole w Łopusznie w liceum ogólnokształcącym. Startowałam tutaj w Kielcach 11 listopada. Bieg był ogólnie ok, nie było ciężko. Dobrze mi się biegło, pogoda dopisała. Bo tam na tym ostatnim wyrazu walczy mocno o to miejsce dwóch zawodników. Mamy zwycięzcę, mamy również tego, który zajmie drugie miejsce. A tam walka o trzecie, ci zdublowani nie przeszkadzają i ostatnie metry, brawa, witają zawodników. Gizła, ZDZ AWF Katowice, numer 143, Daniel Babiarz, WKS Śląsk Wrocław. Ej, Bednar, trzymaj! No, jestem, że tak powiem, pozytywnie nastawiona do tej imprezy, dlatego że nie sądziłam, że tyle będzie osób startujących, bo był przecież dwa dni temu, w którym również uczestniczyło część tej młodzieży, która tutaj się znalazła. No bo w takich biegach to rzeczywiście potrzeba entuzjazmu biegania. No tutaj bardzo mi się podobały rywalizacje, bo to jest fantastyczna walka, fantastyczna ambicja i dzieci są to w biegu. No, w tym roku było również dużo poza zawodniczych zawodników, więc ta rywalizacja w tych kategoriach powyżej szkół podstawowych była dużej. Znaczy impreza, super pogoda, fantastyczna, przygrywające melodie z okresu dwudziestolecia, prawda? No piękna sprawa. Myślę, że wszyscy się znakomicie bawili.